którą cierpię, nazywa się zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Jest to przewlekła choroba powodująca stan zapalny w stawach. About 100 million people have chronic musculoskeletal pain, and about 40 million European workers have musculoskeletal conditions, which affects their productivity, but also costs the health system and employers considerable amounts of money each year. Jak byłam w najtrudniejszym stadium mojej choroby, ból był tak silny, że nie mogłam wstać z łóżka i wtedy mama bardzo dużo mi pomagała, gdyż ja musiałam zrezygnować z pracy, następnie mama musiała zrezygnować z pracy, żeby pomagać mi funkcjonować jakoś w domu przy sobie. Pacjenci zgłaszają się z różnymi dolegliwościami bólowymi, bądź też promieniowaniami dolegliwości bólowych do kończyn dolnych, nie mogąc normalnie funkcjonować. Osoba, która dowiaduje się o swojej diagnozie, o tym, że musi żyć do końca życia z chorobą reumatyczną, często się załamuje i zamyka na świat zewnętrzny. Życie z każdą chorobą przewlekłą jest oczywiście trudne. Wiąże się to z cierpieniem, które czasami pod wpływem leków można zniwelować, ale nie do końca nigdy. Wiąże się to z różnymi ograniczeniami fizycznymi, niepełnosprawnością. Połączenie rehabilitacji i właśnie medycyny powoduje, że człowiek może wstać, może chodzić, może pracować, może być aktywny. W tej chwili na rehabilitację jest ogromne zapotrzebowanie. W naszym ośrodku czeka się ponad 2 lata na to, żeby przebyć cały proces rehabilitacji. Choroby mięśniowo-szkieletowe są jednym z najbardziej drogich chorób, za które płaci pracodawca i płaci budżet państwa. Biznes płaci przez pierwsze 33 dni choroby. Czyli to nie jest tylko kwestia wypłaty tych pieniędzy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z Funduszu Pracy, czy też bezpośrednio z ZUS-u, ale to jest również koszt, który ponosi biznes. Te osoby ciężko poszkodowane chcą pracować, chcą być aktywne zawodowo, nie chcą brać renty. Aby tak mogło się dziać, musi być zastosowane odpowiednie leczenie i odpowiednie procedury, włącznie z rehabilitacją. No niestety ochrona zdrowia w Polsce przypomina trochę dzisiejszą aurę, w związku z tym no nie jest to najprostsze. Dzięki kuracji mogę normalnie funkcjonować, mogę wrócić do pracy i dzięki temu normalnie żyć. We have a very high rate of unemployment across the whole of the European Union, and people with long-term and chronic health conditions such as musculoskeletal condition are often the first victims of job loss. It's really important that we allow these people to stay in work or return to work as soon as possible.